Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Radni Rady Miasta Gorzowa z różnych klubów zgromadzili się pod Sądem Okręgowym w Gorzowie, aby wyrazić swój sprzeciw w sprawie ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Ustawa jest sprzeczna z konstytucją oraz nadaje niebezpieczne kompetencje członkom partii rządzącej. Przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych mówią wprost, że są to znamiona pozbycia się konkurencji tuż przed wyborami. My jako radni Rady Miasta, demokratyczni radni Rady Miasta, wyrażamy stanowczy właśnie sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, a następnie podpisania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a pana Andrzeja Dudę, ustawy właśnie o tejże to komisji. W opinii wielu środowisk ekspertów niezależnych jednoznacznie wybrzmiewa, że przyjęte rozwiązania są sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa, naruszają konstytucyjny trójpodział władzy i porządek prawny, łamią prawa człowieka i obywatela, między innymi prawo do sądu, zasadę do domniemania niewinności, prawo do obrony, do postępowania w co najmniej dwóch instancjach, równość obywateli wobec prawa. Są także te rozwiązania sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Konwencją Praw Człowieka. To jest haniebna ustawa, ustawa, która łamie 13 artykułów Konstytucji, ustawa, która ma na celu wyeliminowanie przeciwników politycznych PiS-u, ustawa, która odbiera podstawowe prawa obywatelskie obywatelom. Ustawa, która jest hańbą na zarówno jeśli chodzi o większość sejmową, ale też jest hańbą jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę. Pan prezydent wpisał się w kampanię wyborczą PiS-u. Potwierdził to, że jest lojalnym funkcjonariuszem PiS-u. Potwierdził to, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Jest szereg zarzutów, które można podnieść, jeżeli chodzi o tę ustawę. Pierwszy to jest taki, że w skład tej komisji nie muszą wchodzić wcale prawnicy. Ustawa nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek musiał posiadać wiedzę prawną, co całkowicie dyskwalifikuje, jeżeli chodzi o osoby, które mają gromadzić dowody, a później jeszcze wydawać orzeczenia. Kolejna kwestia. Komisja jest organem, który jest powołany przez Sejm, ale tak na dobrą sprawę jest całkowicie uzależniony od kancelarii szefa Rady Ministrów, czyli od premiera, który finansuje tę komisję. Nie jest sądem, a może wydawać decyzję, która może wykluczać na co najmniej, na maksymalnie 10 lat osobę z działalności w funkcji publicznej. Ustawa jest skandaliczna przede wszystkim z tego powodu, że w żaden sposób nie definiuje tych wpływów rosyjskich i jest to bardzo niebezpieczna sprawa zarówno dla polityków krajowych, posłów czy kandydatów na posłów, ale także dla każdego urzędnika, dla każdego pracownika administracji, bo gdyby się nagle okazało, że dany kandydat na prezydenta nie pasuje obecnej władzy, to można mu zarzucić wpływy rosyjskie, tak? Bez żadnego uzasadnienia i bez wskazania definicji. Jest to zupełnie uznaniowe. Dla nas jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ może to w sposób uznaniowy wyeliminować konkurentów politycznych obecnej partii rządzącej. Czemu ma służyć ta ustawa i ta szopka robiona wokół tego? To widzimy już dzisiaj, ponieważ jeżeli ogląda się telewizję rządową, to tam czarno na białym widać, czemu to ma służyć. Fala hejtu, nienawiści od godziny 7 rano przez pana Rachonia Rechoczącego Jakimowicza. Tylko i wyłącznie temu będzie służyła ta ustawa, po to, żeby przed wyborami partia rządząca za pomocą telewizji swojej rządowej mogła krytykować opozycję i udawać wielkich patriotów. Oprócz samotnego wykręcania kilometrów w rywalizacji rowerowej stolicy Polski można dołączyć do grupy. Rowerowe wycieczki Gorzów to wciąż rozrastająca się grupa gorzowian aktywnie spędzających czas. W tym roku również zapraszają na wspólne przejażdżki. Pierwsza startuje już 4 czerwca z Parku Górczyńskiego. Jest to już nasz czwarty rok z rzędu, co prawda, jak wspieramy miasto w akcji RSP. Po prostu z roku na rok rozwijamy się w trochę innych kategoriach. Wcześniejsze lata dosyć mocno cisnęliśmy wycieczki długodystansowe.
W tym roku przekładamy się na takie bardziej dla wszystkich i chcemy, żeby zachęcić tych ludzi jednak do tego jeżdżenia, a nie zniechęcać tym, że to są naprawdę duże dystanse i nie każdy jest w stanie takich kilometrów dojechać. Na chwilę obecną będzie to każda środa o godzinie 17:00. Spotkania są w Parku Górczyńskim przy Placu Zabaw stojaki rowerowe. O 17:00 zawsze startują. Jest to w zasadzie od 50 tak do 70 km spokojnym tempem, około do 18 km na godzinę. I co niedzielę o 11:00 też tak samo jak wcześniej w Parku Górczyńskim o 11:00 się spotykają na stojakach rowerowych. I tutaj jest dla całych rodzin, czyli można przyjść z dzieckiem, dostosowujemy się do całej grupy i wspólnie pokonujemy niedużą ilość kilometrów, no bo wiadomo, żeby dzieci wszystkie dały radę i żeby każdy był zadowolony. W sumie są trzy wydarzenia takie długodystansowe. Jest to wycieczka do Łagowa i wycieczka do Choszczna, a taka z bardziej hardkorowych to będzie wypad do Berlina i z powrotem. Rower mi daje po prostu tą endorfinę szczęścia. To jest sama satysfakcja z tego, że no jest to zdrowszy tryb życia, przyjemniej jeździć na przykład na rowerze niż w zatłoczonym autobusie. Daje to plus taki, że no człowiek ma lepszą kondycję, no i samopoczucie jest wiadomo dużo lepsze. A no w dzisiejszych czasach no niestety no samopoczucie trzeba sobie jakoś już podnosić, żeby nie chodzić takim ponurym. Pokaż, kotku, co masz w środku, czyli licealny dzień dziecka w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Uczniowie, nauczyciele i goście zaprezentowali tego dnia swoje talenty. Zamiast lekcji odbyły się warsztaty tańca, samoobrony, perfumiarstwa czy gier planszowych. Choć licealiści są już prawie dorośli, to i tak zasługują na dzień dziecka z prawdziwego zdarzenia. Ta inicjatywa narodziła się podczas nauczania zdalnego. Ta akcja Pokaż Kotku, co ma w środku, miała wydobyć z naszych młodych ludzi, z naszych dzieci to, co w nich drzemie, więc talenty, zainteresowania, pasje, to inicjatywa naszego zespołu psychologiczno-pedagogicznego, a inicjatorką była pani Ola Berezowska, czyli nasza szkolna psycholog. I kontynuujemy to teraz w formule stacjonarnej. Pierwotnie zgłosiło się kilkanaście osób, akcja rozrosła się i to widać także teraz do ogromnych rozmiarów. Jest 41 różnego rodzaju warsztatów, od sportowych, sztuki samoobrony, tańców, hulańców, gier planszowych, warsztaty perfumiarskie, warsztaty dotyczące podróżowania, survivalu, łamigłówki matematyczne, kreatywne pisanie i wiele, wiele innych. Postanowiłem pokazać uczniom tak naprawdę to, czym się zajmuję od 30 paru lat, czyli sztukami walki, taekwondo, kickboxingiem. No i postanowiliśmy zorganizować dla nich dzisiaj zajęcia z samoobrony, właśnie z elementami taekwondo. No i myślę, że się dobrze bawią, tak? Przy okazji czegoś się nowego nauczą. A robimy to pod hasłem bezpieczny uczeń, bezpieczny nauczyciel, więc myślę, że takie zajęcia dla uczniów są jak najbardziej przydatne i wskazane. To jest właśnie ciekawe, że na początku, jak tu się spotkaliśmy dzisiaj, bo to jest drugi raz, bo w tamtym roku podobnie robiliśmy, na początku jak się tutaj spotkaliśmy, to tacy byli trochę niepewni, ha ha ha, ha hi, 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 hi. Natomiast później zaczęli się rozkręcać i przełamali tą barierę tego strachu, takiej niepewności, no i tak naprawdę sami już teraz próbują. Tak? I super mi się to podoba, że załapali tak bardzo szybko i próbują to sami i próbują cały czas coś tam robić i podpytują się, jak wykonać dane ćwiczenie, jak złapać, tak? I tak dalej. No więc mówię, no super. Ja bardzo odczułem, że jest znacznie luźniej niż normalnie codziennie, ale też bardzo podobają mi się lekcje tutaj. Super atmosfera. Mogliśmy sobie potańczyć z byłymi liderkami. Mega super, mega atmosfera. Dziewczyny zrobiły mega robotę i przekonuje mnie to, żeby w przyszłym roku się zapisać na cheerleaderki. W każdą sobotę czerwca od godziny 11 do 12 będą organizowane darmowe zajęcia jogi dla mieszkańców. Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin i seniorów. Wystarczy wziąć matę lub kocyk i przyjść na zajęcia na urokliwą, muzealną polanę przy ulicy Warszawskiej. Relaks, wzmocnienie mięśni, zabawa, rozciąganie, zapach kwiatów i śpiew ptaków gwarantowane.
Relaks daje czas i to jest najważniejsze. Gdy ciało zwalnia, umysł zwalnia, a nasz układ nerwowy się regeneruje i synchronizuje. I to jest najważniejsze. My po prostu odpoczywamy i się regenerujemy. Możemy zebrać swoje siły, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy przebodźcowani. Telefony, komputery, jesteśmy w pomieszczeniach pełnym światła, więc to naprawdę daje takie ukojenie, poczucie wewnętrznego spokoju, które się rozpływa i czujemy spokój w sercu, w ciele i w głowie. Jutro przygotowaliśmy jogę rodzinną, czyli jest to joga w parach. Będzie to i wzmacnianie, i rozciąganie, ale również świetna zabawa, ponieważ będzie to praca z balansem. 10 czerwca zapraszamy na zajęcia pilatesu. Kto nie miał okazji skosztować i zobaczyć, co to za zajęcia, serdecznie zapraszamy. Pilates są to zajęcia na bazie jogi i inspirowane baletem. Tutaj jest duży nacisk na pracę z core, czyli stabilizacją. Mocny brzuch, pośladek, grzbiet, żebyśmy byli wyprostowani, żeby nasze ciało było mocne, smukłe, więc jest tu dużo więcej dynamiki niż na jodze. 17 czerwca zapraszamy na yin jogę. Yin joga jest to jedna z najspokojniejszych technik. Są to pozycje leżące, siedzące, nie ma tam w ogóle pozycji stojących. Jest tam bardzo dużo oddechu, relaksu, pracy z powięzią i te zajęcia mogą pokazać, że mniej znaczy więcej. Również możemy się świetnie rozciągnąć i poczuć przestrzeń w ciele. 24 czerwca zapraszamy na jogę z tatą. Tutaj miks wiekowy dowolny. To może być tata z dzieckiem, to może być dorosły człowiek ze swoim starszym tatą, seniorem. Tutaj mogą przyjść wszyscy w związku z świętem Dnia Taty. Jest tutaj jakby taka dedykacja, intencja, że to jest z okazji Dnia Taty. Chcemy troszkę poeksplorować takie nowe przestrzenie. Chcemy też pokazać naszym odbiorcom, że muzeum jest otwarte na naprawdę różnorodne inicjatywy. Przygotowaliśmy atrakcje takie rodzinne. W pierwszą z sobót tego cyklu właśnie jogowego zapraszamy do udziału w grze, w grach i w zabawach takich z dawnych lat. Będzie między innymi rzut beretem, ukochany przez dzieciaki i bardzo często właśnie pytają o to ci najmłodsi odbiorcy, ponieważ tak mocno się to zakorzeniło w świadomości i jest to kojarzone z muzeum z uwagi na piknik u Schroederów. Także tego naprawdę nie może zabraknąć. Natomiast ostatnia z tych sobót, czyli 24 czerwca, to będzie czas, kiedy będzie można skorzystać z naszej gry plenerowej Tropiciel Muzealny. To jest taka gra terenowa, która zachęca do udziału całe rodziny. Tworzymy takie zespoły. Warunkiem jest to, żeby co najmniej jedna osoba potrafiła czytać, potrafiła pisać. I starsi, i młodsi mogą, myślę, przy tym się świetnie bawić. Natomiast w pozostałe soboty zapraszamy także do zwiedzania bezpłatnego naszych muzealnych ekspozycji, tuż po zajęciach jogi. Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 11, a potem właśnie zachęcamy do eksplorowania tych naszych wystaw stałych. Było kolorowo i cyrkowo. 350 małych obywateli Polski i Ukrainy zaangażowanych było w wyjątkowy spektakl na deskach Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. Pchła Szachrajka z udziałem małych aktorów z obu państw zwieńczyła kilkutygodniowy integracyjny projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Projekt Otwórz się na pomoc to pomysł, który powstał w 2018 roku. Projekt bardzo się zmieniał. Na początku był to projekt partnerski. Obecnie ten projekt realizujemy samodzielnie. I w ostatnim okresie nawiązaliśmy współpracę z Teatrem imienia Osterwy w Gorzowie. I dzięki tej współpracy dzisiaj dzieci z 5 miejscowości z naszego województwa przedstawią na scenie o godzinie 11 spektakl Jana Brzechwy
szkła, szachrajka. Dlaczego spektlak? Dlatego, że formą rozwoju dziecka jest m.in. arteterapia i poprzez właśnie arteterapię chcemy nauczyć dzieci czegoś nowego. Czegoś nowego, tym czymś nowym jest sztuka, kultura, teatr, po to, żeby dzieci zainteresowały, że warto chodzić do teatru, że warto rozwijać się kulturalnie, a z drugiej strony może się uda wyłonić z tej grupy młodych ludzi przyszłą jakąś gwiazdę filmową. Ja się cieszę, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego napisał świetny projekt, czego zwieńczeniem jest dzisiejszy spektakl Pchła Szachrajka. Naprawdę bardzo się cieszę, że te ponad 300 dzieci w Dniu Dziecka w Teatrze imienia Osterwy w Gorzowie może świętować swój dzień. Pchła Szachrajka, nowy spektakl w Teatrze w Gorzowie. Pchła, która nagle pojawiła się gdzieś z nie wiadomo zupełnie jakich powodów, pojawiła się w cyrku i właściwie wszystkie przygody tej owej pchły szachrajki mamy w cyrku. Wśród klaunów, wśród słoni, lwów, tygrysów, kolorowo, pięknie, tanecznie, tak to mniej więcej wygląda. Chcecie bajki? Oto bajka. W żakieciku z lila pluszu, z żółtym, będzie żółte, piórkiem w kapeluszu, w modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych, zajmę miejsce na arenie, a was wszystkich zapraszam na Pchłę Szachrajkę w reżyserii Cezarego Żółskiego. Będziemy grać cały czerwiec i mam nadzieję, że ten spektakl będzie spektaklem, który będzie grany przez lata, ponieważ... Cóż, każdy zna Pchłą Szachrajkę. Dzieciaki będą szalały na tym spektaklu. Spektakl jest interaktywny, kolorowy, barwny. Jest bardzo dużo ruchu. Ja osobiście witam was serdecznie. Wychodzę z tego spektaklu mokra i to jest najlepsza siłownia, jaką mógł mi teatr zapewnić. Więc no cóż, wszyscy muszą go zobaczyć. Dobrze się bawiłam, było bardzo fajnie. Mam straszną przemę przed tym występem. Bardzo fajnie się bawiłam, dlatego że mogłam sobie wybrać panią, z którą wychodzę z buzi małpy i dlatego, że mogę stać na ławce. Ja się cieszę, że będę na scenie i trochę tremę. Próba była naprawdę trochę też stresująca dla mnie i no było fajnie, świetnie się bawiłam. Czwartego czerwca od godziny 13 w zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji odbędzie się Dzień Dziecka. Dla komfortu rodziców i dzieci MZK przygotowało z tej okazji darmowy dojazd na Kostrzyńską 46. W ramach tego dnia otwartego Miejski Zakład Komunikacji zaprasza do skorzystania z bezpłatnego autobusu, który będzie dowoził tutaj mieszkańców. Autobus wyruszy z przystanku Arsenał, czyli obecnie jest to przystanek Katedra, dawniej Arsenał, jest to przystanek autobusowy przy tej replice tramwaju, a następnie autobus pojedzie ulicą Wybickiego, Estkowskiego, Aleją 11 listopada i przywiezie chętnych tutaj do zajezdni. Przejazd tym autobusem jest bezpłatny. Autobus będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach znajdujących się na trasie przejazdu. Ten autobus będzie odjeżdżał o godzinie 13, 14, 15 i 16 z przystanku Katedra. To jest dawny przystanek autobusowy Arsenał. Natomiast kursy powrotne z zajezdni będą wykonane o godzinie 13.45, 15.45 i 17. Ten przejazd tym autobusem jest przejazdem darmowym i mało tego, ten kurs będzie obsługiwany właśnie jednym z tych autobusów, które będziemy żegnali. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam w poniedziałek o godzinie 17.30. Do zobaczenia.